Yo, yo, yo! Cześć! I patera! Cześć! O! Uuu! Możemy w tej? Nie! Wiecie co daje klimat? Twój cel to elektrownia. Do zdobycia jest prawdziwy Simon Dong. Po pojmaniu celu udaj się do szefa, oczekuje na górze, gdzie jest kolejka. Nie mówienie do siebie jest git. Nie dał? Dał, wziąłem wszystkie, tylko już nie miałem miejsca. Kamzy nie dał! Dobra, czekaj. Ej, w sumie tutaj nie muszę chyba, nie? Rejestracji zmieniać. Jedziemy tą furą? Co to w ogóle jest? To jest shafter opancerzony. 12, 700 tysięcy. On jest opancerzony, możliwe, że ma kuloodporne szyby. O! Dobra, wzięliście ammo, tak? Tak. Nie mamy bandaży i kamz. Kamz nie dał, bandaże mówisz, że masz. Dobra, macie? Bandaże w tym schowku? Ty, twój cel to elektrownia. Do zdobycia jest prawdziwy Simon Dong. Po pojmaniu celu udaj się do szefa. Oczekuję na górze, gdzie jest kolejka. Simona ochraniają 3 osoby. Karę wybierasz ty, pytania. A sam później, co nie mam, wreszcie czego będę pisał. Bane, co? No okej, damy radę. Lecimy? No jak? Patrz, snajpera mamy. Ej, może są kamzy, czekaj. O, są. O, no siedzi. Robimy tak, wjeżdżamy jak do siebie. Właśnie nie jak do siebie. Tak, czat, żeby nie było, poinformuję go tylko. Moim celem jest Simon Dong. Wszystko okej. Z tym? Tak tylko, bo ja nie wiem, czy prawdziwy jelo do mnie napisał teraz. Ja tylko zapytam się, żeby potem przypału nie było na chacie. Ty czekaj, bo to jest aż dziwne, wiesz? Bo spokojnie. Naszym celem jest chłop, który kiedyś się podawał za jeloła. A co jeżeli nam dał zlecenie fake yellow? Na prawdziwego yellowa. To ja napisałem do Omegi, do szefa, że moim celem od yellowa jest... Tak, działaj. O, no dobra, Omega powiedział... O, patrz, samochód jest. Widziałeś? Po lewej przejeżdżał, dziw. Patroluje. Ty, a która broń jest lepsza? Assault Rifle MK2 czy Assault Rifle? A MK2 dobra, tu... masz z dodatkami. No właśnie nie. Assault Rifle mam z dodatkami. To chyba z Assault Rifle, MK2. To MK2 jest lepsze, ale nie mam supresora ani grip tape'a. Ej, zostawmy furę tak, żeby mieć na ucieczkę w razie czego, dobra? Tutaj. To daleko trochę. Chyba trochę daleko, co? Gdzieś w parkingu, może ja mam. Weźcie tłumik. Ja muszę dół z tłumikiem. Mamy. Dobra. Zróbmy tak. Helka po lewej. Nie p***l. Słyszycie? Nie. A tak, słyszę, słyszę, no. Dobra, panowie, naszym celem jest Simon Dong. Kim jest? Samochodzą tam, schowajcie się. Na moście przed nami, widzowie tej naszepy. Bo powiedział, że na mostku nazywa się Simon Dong. Pitry? Ej, nie wiem. Już jest way to Dong. Tak, ja bym furę patrolową, nie? Jak będzie jechała. A spróbujmy może wejść głębiej. Raz do tamtego budynku, raz. Dobra, go, go, go. Nie ma gościa na moście, dawać. Ty, jest, czerwona helka. Gdzie, kurwa? Tędy. Typ, ale przychodzimy. Dwa. Ty, my tego jednego typa. Tam jakaś baba chodzi po prawej. Stary, jeden z furia, już nie wiem, co się dzieje. Ściągam tego. Nie, bo baba chodzi, będzie baba chodzi. Baba, gdzie baba? Baba chodzi tam po lewej. Widzisz, między tymi dwoma silosami. Do lewej idzie. Jest baba. To poczekajcie, niech zrobi kółko. Jak zrobi kółko, wszyscy w nią. Może teraz w nią. Erwin, gotowy, żeby w babę? W tą tam? Schowała się. Chodźmy za ten niebieski silos, co? Na trzy babę. Babę musimy się pozbyć. Dobra. Raz, dwa, trzy. Leży. Wycofka, bo fury. Podjechały tam. Niech teraz wysiądą do niej.
Może za niebieski hangar, silos? Za niebieski, no. Dobra, czekaj, sprawdźmy. I za niebieski, za niebieski. I'm glad you came along. Strzelają! Strzelają, strzelają. Leżą. Jest giga problem, bo nas widzą. Dobra, no to już... Biegnie tam! Widzę ich na górze dwóch. Dobra, tu był chron. Na górze i na dole chyba są. Ta, na dole, na dole. Na dole za budką białą. Za białą budką. Ja tam za ubiorę. David, dzisiaj dajemy jedno ciało na komendę. Widzę babę, widzę babę. No spokojnie. No, mam tragedię. Ile macie kamizelek? Las. Dobra, k***ła! Ty, bo są flary, mi się wydaje, że oni, że nasi jakoś nas wspierają i oznaczają nam flarami ich. Ty, no. A jakby tę furę ich wziąć? Tą furą? Ona jest bulletproof. Na pewno? Tak. Musimy jakoś wejść pod dach. Czy my rushujemy, czy jak? Dobra, dawaj furą i wpi***amy się pod dach. W sensie... Go, go, go. Czekaj, bandażuję się tylko. Dobra. Dobra, 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 dobra. Git, 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 git. I weźmy od tyłu na nich. Halo? O, widzę. Jest na górze. Obity jeden giga, obity. Do Yellowa napisz o pomoc? Nie, zrobimy to sami. Kopiu. Chcę potem powiedzieć szefowi, że Yellow odmówił mi pomocy. Nie wiem, trzeba jakoś tam przejść. Musimy się przejść. Git. Weźmy G-kasę i jeszcze jakby się padło, robimy. O, bez kitu! Jezus Maria, coś leży. Yellow czeka na sygnał, ale ja bym to zrobił bez niego. Przynajmniej spróbować. Mogę zdjąć tych z dachów. Wbijamy. A gdzie jest Superman? Ale zaraz wyrwę, widzowie, w banie. A Jezusku, właśnie o tym. Dobra, rushuję górę. Chłopy z pistoletami, w ogóle do kogo? Ojejku. Dobra. Skrzynek. Czirgę. Widzę, widzę, widzę. Leży. Szukaj kogoś, kto ma trzech tych ochroniarzy. Wchodźmy na samą... Widzę Helkę. I to nie czerwoną naszą. Dostajesz? Jezus. Gdzie jest Superman? O. Wiesz co on pisze mi? Co? Ja chilluję z dołu. Ja on chilluje, gościu. Bo nie mam bandaży. Widzę, widzę. Leży, nice, leży, nice. Leży. I kto, kto teraz? Nad nami gdzieś. Widzę. Leży. Człowieku, jestem... I'm hurt. Dobra. Cel oznaczony flarami! Cel oznaczony flarami! Widzisz gdzieś flary? No nad nami są, nad nami. Dobra. Nie no, przecież zaraz. Ała, ała, okej, czaj, jest z góry. Ty... Czy jeszcze bandaże? Tak. Uważaj, przed nami! Zaraz, zaraz. Ja też mam bandaże, weź ze mnie w razie czego. Uważaj, tam przed ten, na naszej 12. 6. Nie wiem, jest 14:30. Chodź na górę, chodź na górę. Przechodzimy... Nie, tu nad nami, nad nami! O kur... Nad nami. Tu głowa, kur... Widzę. Ty kur... To Jack Green? Ja coś! Kurwa, Green! Co jest? Nie, oni wszyscy są łysi! Ała, ała! Oni wszyscy są łysi, wszyscy są łysi! Jacki Greeny są! Jackowie! Ty, jest jakiś góra, ten! Góra! Halo? Halo? Co pan tu robi? Zajmuję się paliwami. Łapy do góry, chwila. David, pomóż!
łapy do góry podnosisz. Leży, leży! Biorę go. Jak się pan nazywa? Simon Dong. Patrzcie, Simon Dong nazywa? To jest poważny tak. Profesor, tak? Dobra. Dobra, bierz go, skuj go w coś. My? Dobra, schodzimy, schodzimy. To nasz. Schodzimy, schodzimy. Uciekamy helką! O, witam! Stary, wiatr zawiejmy, nie mam bandaży i kamizelek. Masz! Chodź, musimy tablicę jeszcze wziąć z fury tamtej i wchodzimy do helki. Chcesz go zabierać helką, czy nie? Bo nie wiem, czy go pakować. No, chyba tak. Poszedłem po tablicę. Jakiś gagatek. Miłego wieczoru, gagatek. Kamilek. Dobra, idziemy do helki. Polecimy. Tak, polecimy. Cześć. Dobra, pracuje robota. Tak, czarno na ziemi. Ej, szczerze, zapomniałem, że on tu jest, ten chłop. Witaj, Erwinie. Jestem Red. Łazisz do środka, szmato. Co tu robię? Siadaj. Siedzisz, k***o, i czekasz na swoją kolej. Możesz sobie wybrać, Simon, co ci odetnie. Możemy wyrwać ci oczy. Wyrwać oczy. Możemy rozwiązać ci czaszkę. Siedzę. A co panowie chcą? Kredzie, może dowiesz się od pana. Jaki obiecany CL? O czym wy mówicie? Jak robi paliwo? Nic wam nie powiem o paliwie. Jak robisz paliwo? Powiem. Okej. Okay. Ja pytam się, czy możemy mu coś zrobić, chwila. I co ja mam, przepraszam, mam pytanie kontrolne. Co ja właściwie mam z nim zrobić? No tak, jeszcze z trzy. Będzie. Karę wybierzesz sam. A ja nie wiem, kim on jest. Czy ktoś mi powie, co mam karę wymierzyć jakiemuś randomowi? No mogę go... A kim on właściwie jest? No Simon Dong. I za co jest kara? Przepraszam? On coś zrobił źle? Panowie, wybierzcie karę, proszę bardzo. Ale za co? A no, mamy to. No nie wiem, wybieramy karę. Paznokcie, panko. Nie interesuje mnie, jak to zrobić. Masz wyciągnąć z niego informacje. Mów, k***wo, skąd paliwo? Nic wam nie powiem. Mów, k***wo. O! Nie! Posłuchaj, powiesz mi wszystko o paliwie, albo twoje oczy będą zostały zaniesione na komendę bez... Rozumiesz, o czym mówię? Nie powiem. Ostatni rzecz, jaką będziesz widział w życiu, to my. Witam, czat. Nie powiem. Nie. Dobra, dawaj ten akumulator. Nie, Witku, podaj akumulator. I dawaj kabel. Proszę, karbuś jest cały twój. Nie. Proszę za chwilę. Dobra, słuchaj mnie, mam teraz akumulator na kablu, więc decydujesz się, bo nie wiem, czy wierzę ci sobie teraz, czy podpinaj. Wjechaj w siebie teraz, czy za chwilę z tym akumulatorem, co? Wygląda. I tak wam nic nie powiem? Mów to, Nie! Może zobaczymy, co ma przy sobie. Słuchasz go? Tak, powiedział, żebym ja się wykazał. Czat, ja rozumiem. Tak, macie to samo audio, co ja. Mogę grać! Nie powiem. Mówiłem, że k***a na kablu. I k***a, jadę do ciebie teraz. Więc ktoś inny powinien zostać redem. Nadal nic nie powiem. Podejdź tutaj. Ja nawet nie wiem, co ja mam mu robić. Mamy się dowiedzieć coś o paliwie. Omega mi k***uje. Mogę wiedzieć, co się stało z tym, tym laborantowym człowiekiem? Naukowcem? Niszczy nasze plany od wielu lat. Swoim biznesem. Okej. No dobra. No to już jest jakiś powód. Wyjmij oko! Dzięki, Klara, tak. Już, dzień oczywiście. Dobra, przepraszam, już to robię wszystko. Dobrze, David. To co? Możemy wziąć oczy? Możemy. Podnieś ręce. Jezu, chłop ma jakieś giga dolary. To na takie dziki jak wy. O, teraz to mnie trochę... Twoja matka była dziki.
mieciu ludzki! Nie obrażaj mamusi. Dobrze! Trzeba cię, kolego, uśmiać. Powiedz mi może, jak się robi takie rzeczy. Bierzesz karpia i usypiasz. Davidzie? Fredzie. Tak. Stój. Słucham. Wszyscy wyjść. Fredzie, zostań. Miałeś wyciągnąć z niego informację. Mhm. Nie zamknąć na miejscu. A potem powiedziałeś, że ja wybieram karę, więc zamknij. Jak nie wiesz, jak przekazywać informacje. Było sam wyciągnąć informacje. Mówisz, że sam wybieram swoją karę. To ja wybiorę karę. A teraz stul i obserwuj. Wejdź. Davidzie? Zapraszam, Davidzie. Panowie, weźcie go na bok. Red papa? No nie wiem, Snyder mówi, że ja mogę wybierać. Wszyscy mówią, zapaliłem kret. Jezus Maria, ja nie wiem, kogo chodzi tutaj. Czarny. Słucham. Nie, do mnie tak nie mów. Kolego, ty. Czarny. On żyje, jak dobrze, że żyje. Słucham. No, wszyscy jesteśmy w czarni. A, inny nie, czarny, nie, pewnie. Co? Chodź tu, na ucho. No to k***a mu. Odg***ję ci, uważaj. Co? Wszyscy wejść. Wszyscy, to wszyscy. Joark, Jezus, dokładnie. Nie mam scenariusza i nie mam adminów. Jezus, to jest tak, komfortowy scenariusz, jak każdy mówi, co mam robić i każdy mówi, że jestem kretem. Jezu, aż się chcę grać. Kontroluj się. Pewnie, jasne, kuj, dzięki bardzo. Widzisz, jedni mówią z***, drudzy mówią, wyciągnij informacje, a finalnie tak jestem kretem. No, dzień jak co dzień, witam serdecznie. Za... Tak, tak. No, pewnie, że tak, z głową. Pewnie, pewnie. Ciekawe, co tam się dzieje, co? Ty, halo? Helka policyjna, helka policyjna. Jest helka policyjna, to prawda? Cofnij się z tego roku. Psy, 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 psy! Zapraszam z powrotem. Dobra. Nie to. Jacuś? Fortnite. Musisz znaleźć jednego z nich. Wybierz mądrze. Sklonowali się. Panowie, której? 1, 2 lub 3. Jaka była zawsze ocena, która się najbardziej dołowała w szkole? 1. Ale także było blisko, ale jednak coś za daleko. 2. Taka dwójka, blisko, nie? Dwójka, Jezu, taka obs***a dwójka, co? Taka dwójka k***a na szynach, której nikt nie chce. Jak chcesz. A możemy prosić ich każdego o ostatnie słowo. O! Co k***a psy. Ci ludzie są w drodze. Thanks. Jak mam zignorować, ty? Ja kasuję SMS-y. Patrz, psy, psy wbijają, a ten chłop co idzie, nie? Ty, bez kitu, trzeba jest... Jak widzę ich ignorować, jak celują w nas? Ignoruj ich, ignoruj ich, mordeczko. Mamy zakładników, jak coś. No, Gregory Montana, k***a, kto to mógł być? Czekaj, przesuń się. A. O, kur... Grzesiu, bohater! O! RP, k***a! Nie chcemy im pomóc? Jasne! Proszę, 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 Karbo! Miłego! Nie po ksywkach! Leży tu policjant! Mów do mnie! Jasne, Supermanie! Zapraszam! Do naprzód! Do pomóż, mnie. Pomóż! Szyszeł! Szyszeł! Czekaj, wezmę Montanę, co będzie naszym zakładnikiem, co? Coveruję. Pies, widzę psa. Nie, nie wezmę go, nie wezmę, dobra. Stary. Dużo psów. Leży, 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 leży. Bierz go, bierz go, bierz go. Ja p***le, no i co, przeszukuję, już se nie puszczę. Chcemy im pomóc. Co tu robisz, psie? Przypadek.
To nie jest przypadek. Przypadek! To nie jest przypadek! Wydaje mi się, że nie powinniście tej broni, żeby... Takie k***e... Wydaje mi się, Grzegorzu, że nie powinieneś biegać! Wydaje mi się, że... Skąd mogłem wiedzieć? Skąd? Wybiegamy? Wybiegamy sprawdzić teren? Nie wiem, czy to jest niemożliwe. Jezus. Bober. No. Wychodzimy, czy co robimy? Czekaj. Chcę czekać jeszcze z minut. Dobra, wyczekajmy. Ilu was jest? No przyjechaliśmy tutaj tylko... Przyjechaliśmy tutaj tylko 7 osób, ale w tym momencie nie mam pojęcia, co się dzieje. Posłuchaj mnie. Okej. Nie wpierdam się w robotę. Powiedzieć, że mają wy... Możesz powiedzieć, że mają wy... Mam radio. Masz kamzę? Miał kamzę, czy nie? Nie wiem. Możecie się nimi radiowo skontaktować. Nie wychodź sam. Wiem, tak tylko... Poczułem się. Skarboniłem się trochę, ale jest jeden po prawej na pewno jeszcze. Z lewej muszą być, skoro drzwi odlatują. No oni są i z lewej, i z prawej, nie? Ja wychyliłem na prawo, bo wiedziałem, że mnie zasłaniają drzwi z lewej, nie? Halo! Puść! No właśnie. Mam ręce w górze. Chcę tylko funkcjonariusza i s***ane są. Nas tu nie ma. Biorę funkcjonariusza. Weźmiemy naszego i już stąd się wynosimy. Panowie. Spokojnie. Spokojnie. Jakby tak Nelson na k***a. Wyjdź, może ja wejdę. Tak, wejdź. Czego oczekujecie? Może teraz porozmawiajmy. No na jego moje zlecenie. Co ja się będę napinał? Mam nadzieję, że spotkamy się w cztery oczy. Bez snajperek, kałasznikowów, buzardów. Innych rzeczy. Pogadamy jak mężczyźni. Jak na razie to mamy tylko Glocki. Do zobaczenia. Było mieć kałachy. Było mieć kałachy. Stuła trójką. Póki nie ma tego gościa, to zdejmijmy im te. No, tylko chłop wyparował, zniknął. To co, mam również wyparować? Vanisha se odpalę następnym razem i pójdę z nim. Dobra, spoko, nie ma problemu, bo przecież nie broniłem tego miejsca. Sprawdź wiadomość od szefa. Generalnie. Gdzie jest ten, co tu był, co tak dziwnie gadał? Wybierz jednego i nie używaj broni palnej. Przecież mogę zabić. Zdejmijmy mu worek z głowy. Zdejmijmy worek im z głowy i wtedy podejmiemy decyzję, kogo za... Bez kitu. Chyba nie jak to ktoś znajomy. Jaka jest szansa na to, że jak on znajomy? Możemy zrobić szybki check-in, zadzwonić po ekipie. Dwójka jest dobrym wyborem. Czyli tak, dwójka obstawia carbonara, ty jakim chciał, Davidku? Jeden dał dwa bądź... Ty patrz, dwójka kręci głową chyba, czy mi się wydaje, że nie. No. Tak. Jeden wziął dwójkę i tak szczerze. Jak helka się kręci... Jaka to jest helka policyjna? Nie wiem, słyszę helkę. Nie, nasza. Dobra, dwójka, nie? Rób to. Nie wiem, że o dwójkę bym miał f***a, no. Rób to. Ale to czekaj. Weź Carbo jedynkę, odsuń. Weź Davidku trójkę, bo żebym ich nie z***ł przypadkiem. Żegnaj. Weźmy mu oczy! Nie wiem, ale czy to jest warta ofiara?
Nie wiem, na jakiś random, jakiś random? Dobra, odpuszczamy chyba. Ja bym wziął oczy od się, wiesz, takiego nie randoma. Do co, do jedynki albo trójki. O kurwa! Nie pi***l! Ja. Nie kurwa! Nie gadaj. To jest Dia? Halo! Nie ma żadnego dowodu, nic ma kartkę. Oni mają oczy i u***lą, to nie jest... Słuchaj, jeśli kiedyś byłem w stresie, Piotrusia, pomóż mi. Piotrusia? Piotr taką Foster. Kartkę miał. No nie p***l, że to jest... Foster, to jest Dia. I co teraz, k***a? Helka jest. Dia! Potrzebujemy Helkę do szpitala, potrzebujemy Helkę do szpitala. No nic, weź! To kim była tamta dwójka? Ty, nie mam pojęcia, ale to co my teraz mamy zrobić? Zabierajmy go, k***a. Ale, no nie, chyba nie z tymi p***ami. Bo oni powiedzieli, żebym go zabił. Zabijamy chłopa w Helce i bierzemy go na szpital. Ej, nie, nie możemy tak zrobić. Jak? Lecimy Helką. No oczywiście, że nie lecimy Helką. Musimy robić Helkę, żeby nas nie śledziła. A nie mam alfa też. No, dobra, mam. O, mam, nie mamy. Wezmę ciało na części. Póki co możesz odlecieć. Dobra, alibi reda. Thanks. Clueless. I'm glad you came along. Ty chłopot latuje. Evron salute. Ja pier... Ale pierwsze zlecenie wykonane, oczekuj na sygnał. To k***a nieźle. Nie zlecenie. No i patrz, wiedziałem, że będzie patrzył. No mówię, zapi***ć go. Musimy jakąś, musimy jakiś transport ogarnąć. Ja bym wziął jego, powiedział, żebyśmy polecieli na Paleto i żebyśmy na Paleto na początku zmienili auto, a tam go weźmiemy, zostawimy tę Helkę. Żeby zmienić miejsce. I'm glad you came along. Dobra, weźmiemy go i na Paleto tego chłopa. Na Paleto, powiemy, żeby wylądował na rzeźni, że będziemy ci... Żeby wylądował na Paleto, bo chcemy się nim zająć na rzeźni. Dobra. Sassy? Może pójdę ukradnę auto, co? Dobra, weź ukradnij furę. I podjadę tu, czekajcie. Przydałbyś jakieś alibi, trzeba by kogoś zapić zamiast za Dia. Żeby wiedzieli, że mamy faktycznie jakieś ciało. Ogólnie, no, niestety, Diables nie da sobie opisu, czy jest nieprzytomny, czy nie wiemy. Jest po prostu pedem na BW. Więc niestety nie wiem, jaki jest jego stan. Nie wiadomo, co się dzieje. Po prostu leży. Dobra. No. Gdzie jesteś? Gdzie jestem auto? W rzeźni. Po tym, gdzie weszliśmy, wychodzicie do mnie, czy podejść? Czekaj, to wyjdziemy. Uciekaj. Idź tu, idź w prawo, idź w lewo, idź do przodu, idź prosto. No i gdzie jest Davidek? On jest chyba z tyłu. Wyślij mu GPS-a, ja wrócę się. Z przodu jesteśmy. Dobra. Na szpital go. Policyjna Helka nad sobą. Policyjną? Tak. To niedobrze. Mamy sultana! Dwie Helki policyjne mamy. Ale same Helki to chyba zgubisz. Zawsze mam omega paliwo. Musimy w mieście zgubić tą Helkę jakoś. I to w miarę szybko. Póki nie ma aut. No. Nie widzi nas chyba. Z lewej jest daleko. Dzięki Barzar. No z tym razem wczytam save'a. Sieć. Chillera. Explorer. Yellow dał mi GPS-a. Może pojedziemy na GPS-a. Dobra, dawaj tam, dawaj na GPS-a. Stary, staga napina tutaj. Jedyk wytrychuje furę, on chyba ucieka. Myślałem się, że mamy pomóc. Wow! Naprawdę sprytne.
To chodź go zajmę chociaż na deski tam, żeby na ziemi... Shader, dziękuję bardzo. Macie może R1? Mogę poprosić któregoś z was, żebyście latarką świecili? Food, I need food. Łyknij sobie piwowi. Sobie świecisz czy mi? Dobra, no to trzeba delikatnie zdjąć najpierw te ubrania, zobaczyć co to w ogóle jest. A czemu nie jedziemy z nim na szpital? On jest poszukiwany? No w sumie to nie wiem, byliśmy pod szpitalem, ale powiedziałeś, że wysłał ci GPS. No to wysłał, jedziemy. Bo jest z***y ten yellow jakiś. Mamy go zabrać na szpital? Na szpitalu na pewno będzie łatwiej. A, możesz się z nim porozumiewać. Nie można było tak od razu. To może na szpital pojedziemy z nim! Dobrze. Tylko dobrze. Pytanie do was. Czy wiecie jaką on ma głowę, czy mamy to sprawdzić w bazie danych? Trzeba sprawdzić w bazie danych, ale mamy tutaj kolegę z uniwersalną. Mam 0 RH+. Potrzebujemy AB RH-. Bierzemy go na szpital, no. Chodźcie. A jakbyś szpital na paletę odwiedził? Bierzemy go na szpital! Że z medykom trzeba krzyczeć. Daj nam tylko zabezpieczyć jego... Dobra. Sobie sobie... Dobra. No to pan Erwin Nakos... Powiem tak. Pan Erwin Nakos teoretycznie może dokonać teraz swój... Okej. Skontaktujemy się z nim. Weźmy go do kliniki Paleto. Ja zadzwonię po Knucklesa. Zrobimy tam transfuzję, żeby nie ryzykować. Klinika Paleto. Dobrze. Cowboy, Grzybek, pojedziesz z medykami na klinikę Paleto. Cowboy, dobra, pojedziesz ze mną po Knucklesa. No stary, chłop mówi, że medycy mają sprzęt, a medycy... No jesteśmy w szopie, w lesie, nie mamy nic. No to źle. Chcesz plot twist? No. Przebierz się w Reda. Czy nie? Nie, może lepiej ty nie. Czy tak? Nie wiem, mogę ubrać. To dawaj, 125 maska, wariant 9. Jezu, oni są w szpitalu. O, dobry panie Nakarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Mój Boże, Dia, co jej się stało? No spokojnie, tutay jest pan posiadaczem. Rozwiąż mnie, kur... To mój przyjaciel. Pan Dia Garson ma rzadką grupę krwi. Witaj, tak Erwin Knuckles. Pan. Jesteś częstym pacjentem szpitala Pillbox Hill. Czy jest pan aż taką ***ą, że trafia pan do nas codziennie? Tutaj The Bay Care Center. Kolego. Można mnie odkuć? Przepraszam. Nie jestem kolegą. Jestem oryginalnym systemem... To potrzebujemy... Jestem oryginalnym systemem informatycznym. Zwracaj się do mnie, Anna. Okej, okay, Anna. Wyłącz się. Brak możliwości wyłączenia bez odpowiedniej weryfikacji. Co się stało z Dio? Powiedzcie jeszcze raz. Anna, wyłącz się. Czy to opowiemy w trakcie, jak będziemy panu k***a pobierać, dobrze? Dobrze. To pan sobie tu wygodnie usiądzie, ja dam piłeczkę, założymy stazę. Dobrze. Sobie pan popompuje, żeby trochę żyły nam wyszły i zaraz to... Dobra. Przypompowałem troszeczkę. Dia. Przepraszam cię. Wiem, że nie zawsze cię lubiliśmy. Wiem, że czasami sobie wkładaliśmy kłody pod nogi. Nie ukrywam, że praca z tymi ludźmi sprawiała mi satysfakcję. Czułem się nie do z***ania. Ale oni przekroczyli granicę, której nigdy nie chciałem przekraczać. Zabili jednego z członka mojej rodziny. Stałem się Redem, ale oni nie wiedzą czegoś. Dzisiaj zmienimy zasady gry. Jeżeli chcieli zobaczyć Reda, to zobaczą kur***alnego Reda. Ale nie będę dla nich usługiwał. Jak tylko wstaniesz, zap***imy Omegę. Nie wiem jak to zrobię, ale podejmę gardło. Tak mi dopomóż Bóg. I Kuj. I Carbo, i David. I Samuel, i medyk numer 2. Dlatego Dia, błagam cię, przeżyj tą operację i zapraszam Omegę. Aleksa, status trochę... Ale k***wa epicka przemowa, panowie. No trochę szacun, nie? Trochę szacun. Aleksa system does not check hospital injuries. To do this you need to turn on Anna security system. Panowie, musimy go zabrać w miejsce, w którym odpocznie sobie. Odepnij mnie, proszę.
Ty już jesteś odpięty. Ej, czekaj! Źle, muszę... Czekaj, nie! Czekaj. Dam ci GPS-a. Dobra, i teraz biorę DIE. Jedź. Na GPS-a. Dobra. Nie wiem, stary, ja jestem jakiś zmieszany już. Mieliśmy, stary... Nie wiem. Dawid zniknął. DIA jest dalej nieprzytomny. Właśnie nie wiem, ale... Nie wiem, prawda jest taka, że nam odjebało. Kiedy mówię nam, mam na myśli mi. Stary mi brat, ze mną jest wszystko w jak najlepszym porządku. Chcę pogadać z Dio, co się odjebało. Podobno jak osoba leży w śpiączce, to słyszy, co się do niej mówi. Tak? No. Dia, miałeś być co drugi tydzień w stolicy. Nie zapominaj o tym. Ty, no tego się nie spodziewałem. Myślałem, że tu nic nie ma. Halo? Halo? Ale kawira. O, stary. Ale dojebana. Kartka tutaj leży. Dobra. Stary, wiem, gdzie Skylie będę w wolnym czasie przyjeżdżał. Nie pracuję dla ciebie. Jeśli chcesz pracować sam, możesz to robić z szefem. Powodzenia, Erwin. Powodzenia, co? Patrz na Twittera, Simon Dong. Gdzie? Rosalii odpisał. Pyskitu, Simon Dong. Nieźle. Dia. Wybudź się, proszę. Ja p***. Co u ciebie, Karbo? Wszystko u mnie dobrze, a u ciebie? Ta, git. Ciekawy git dzień. Jest. Ciekawy dzień. Dostałem SMS-a od Rozalki, wiesz? No. Kiedy miałem wizję albo słyszałem jakieś rzeczy. Oplute 5/5. I kiedy ostatnio? Właśnie, nie wiem. Okej. A ty? Ja? Nie wiem, czy kiedykolwiek, to be honest. Wizję? Ja mam wizjer w drzwiach, taki wiesz, że no, mogę zobaczyć. Każdy. No właśnie. A wizję? Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek coś takiego było. O budzi się chyba. Mów, Dia, co się stało? Gdzie ja jestem? Nie jestem. Na pewno nie w stolicy. Przepraszam. Jesteś w lesie. Co się stało? Słuchaj, Dia, jakby ci to powiedzieć? Słuchaj, Dia. Powiedz, co się dzieje. Powiedz, co się stało z tobą. Powiedz ostatnie swoje 24 godziny. Ja dużo nie pamiętam. Pamiętam, że Konrad dostał zlecenie od jakiegoś Reda na Mie Clark i ja oferował mi milion nie, za jej ja znalezienie. Muszę się przejść. Więc powiedziałem, że okej. Okay. Może kogoś innego tu zabierzesz. Znalazłem ekipę, która okazała się nie moją ekipą. Poczekaj! Co powiedział? Czemu akurat Mia Clark? Bo co? Bo jest grzechem, O mój Boże! Naprawdę tak uważasz, Morwiniaro? Po prostu jest policjantem i jest celem! I co, Dia? Mów. Ale obstawiam, że to wszystko przeze mnie, że Mia No Clark... i widzisz, no i aj, mamy to. No, no tak, Dia, Konrad... to prawda. Mnie się pytał, którzy policjanci są zaangażowani w śledztwo. I mówiłem Nelson i Gregory Montana. No, no i widzisz? No właśnie, pewnie Red się f***ł często. Chciałem wykorzystać fakt, że Hack chciał mi pomóc. Na pewno przecież powiedział tak? A przepraszam, znasz Reda? No właśnie. Podobno Gregory dobrze działał jako impostor. Punkt 2 dni nie było i jeszcze zamazał ślady, bo się b***ł brzuchem na łóżko, tam gdzie leżałem, jak byłem nieprzytomny. Słuchaj, Dia, opowiem ci z naszej strony, co się działo. Zostaliśmy wynajęci do przejęcia Simona Donka. Potem z jakiegoś powodu ja miałem zadecydować, czy go zajebać. Kuj żeptał mi, że go zajebał. Potem jak go zajebałem, okazuje się... jednego, stop. No.
Kto wjechał z policji jako bohater do środka pomieszczenia? Gregory Montana. Gregory Montana powiedział, nie wiedziałem, że tu jesteście. Powiedziałem, no to może nie wbijaj się z przewrotem do nas. A on chciał, no ale nie wiedziałem, że tu będziecie. No, o, klasik. Klasik. I potem, słuchaj, mieliśmy wybrać jedną osobę z trzech, którą zabijemy. Czy odstrzymy. No i Carbonara, Nicolo Carbonara powiedział dwójka, bo zaczął coś powiedzieć, że a co się w szkole dostaje, jak się smutny, my będziemy jedynką. Nie, to trochę wyżej. Mówię dwójkę? Dwójkę. No i okazało się, że dwójką byłeś ty. A ja tak bardziej przy trójce byłem, no ale, no, na zakres. I słuchaj, I teraz? Zrobiłem ci transfuzję krwi. O, ja mam giga rzadko. Taką, że tylko jedna pasuje. Ty masz to samo? To ja mam tą samą. O, to mamy przy***ne, bo jak jeden z nas z***, drugi potem też prawdopodobnie będziemy mieli misję, jak wydobrzejesz. Jaką? Spić ten domek. Dlaczego? Żeby nikt go nie odwiedzał. Czemu? Co się dzieje? Nic, za ładny jest. Dia, co z tym robimy? No ja powiem ci ostatnie rzeczy zrobić i patrz, jak skończyłem, leżę w łóżku. Kto cię porwał? Jak to się w ogóle stało, stary? No bo sytuacja była taka, że jak ja już miałem Miję, to się okazało, że Konrad nie chciał Miję, tylko chciał mnie. I mnie zabrał tutaj. Powiedział, że chce ze mną współpracować i potem jak już mnie zabrał na Montchiliad, to przyjechał Yellow i rozszedł Konrada i mnie zabrał. O właśnie, jeszcze Yellow mi przekazał jedną rzecz, że Redło powiedział, że on będzie kolejnym Yellowem. Nie wiem, tak o co po prostu? Chodzi. Tak. Sędzia to powiedział? Tak. Dia. Przepraszam. Za co? Za wszystko. To poszło po prostu stary za daleko.